that trip was going to shit. No. What's wrong with you, sir? Talk to me, how good. Drodzy Państwo, w takt Mazurka Dąbrowskiego, naszego hymnu narodowego, wybija godzina 24, północ, a razem z północą nowy dzień, czwarty dzień lipca. On tak nie odwiedza, no po co? Musimy kupić. Wejść w imię on na ciebie nie Jezusa czeka. Chrystusa, naszego Zbawiciela. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Michał nie odebrał od ciebie połączenia. 24, broń pojemna. Mieszkam w Wydgoszczu, nie? Jak mam na sranie, głupoty. Michał Zalewski, Małko. Michał Zalewski, Michał. Nawet nic nie umie, bo ona już jak je, to wszystko słychać. To muliczką bali teraz, jak już pisałeś. Bojkami, nie wiem, czy na przykład w Ameryce pewnie nie było. Albo gdzieś tam pod Nowym Jorkiem. Drodzy Państwo, kolejny dzień naszego życia to poniedziałek, czwarty dzień lipca, okres wakacji, okres naszego odpoczynku, urlopów, a dla dzieci i młodzieży szczególnego też przygotowania się, nabrania siły do tego, by w nowy rok szkolny wyruszyć z siłami, z zapałem, ale to czas też, który jest okazją do tego, żeby przeżyć go w bliskości Pana Boga, dlatego chcemy pamiętać o modlitwie, chcemy pamiętać o tym, by być blisko Pana Boga, chcemy pamiętać o Eucharystii. Dziś przede wszystkim wspominamy świętą Elżbietę portugalską, a także mniej znanych świętych, ale pozwólcie Państwo, że wymienię: święty Andrzej z Krety, święty Natanazy, święty Teodor z Cyreny, błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, patron, jeden z patronów Światowych Dni Młodzieży, do których się przygotowujemy, które się zbliżają niewielkimi krokami. Drodzy Państwo, chcielibyśmy wsłuchać się też w Słowo Boże, w Ewangelię, która będzie czytana dziś w poniedziałek w naszych świątyniach, która jest z tym Słowem prowadzącym nas przez każdy konkretny dzień naszego życia. Są to słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, bo sobie mówiła: żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła.
I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył pletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali to. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami.